Siemano moi drodzy, jeżeli śledzicie mojego Facebooka albo Instagrama, to wiecie, że od czasu do czasu wrzucam tam fotkę jakiejś książki, którą aktualnie czytam. I jest o te książki bardzo dużo pytań. I tak sobie pomyślałam, że przysiądę dzisiaj i Wam opowiem o kilku, o których po prostu chcę opowiedzieć. Mam jakieś myśli, którymi chcę się podzielić i to zrobię. Żadnych nie będzie spoilerów, żadnych Wam nie będę opowiadać tutaj historii, co tam się dzieje, więc na spokojnie, nie trzeba się tutaj denerwować. Bardzo dużo osób pyta o to, żebym poleciła książki odnośnie pielęgnacji albo książki z przepisami na kosmetyki. Ja mam takich książek trochę, ale szczerze Wam powiem, nie mogę się zebrać, żeby nagrać taki film, dlatego że jeśli chodzi o robienie kosmetyków domowych, to wszystkie książki z przepisami mnie bardzo mocno rozczarowują i ciężko będzie mi się ustosunkować, żeby to przedstawić komuś, kto nigdy nie robił kosmetyków i tak no nie będę mogła ocenić rzeczywiście, czy to jest jakieś pomocne, czy nie, więc o tych książkach raczej nie będę rozmawiać. Z kolei jeśli chodzi o te książki o pielęgnacji, to po pierwsze mam ich bardzo mało, a po drugie jak coś tam jest, z czym ja się nie zgadzam, jest tego bardzo dużo, a w większości przypadków tak to wygląda, że tak czytam i mówię nie, nie, nie i to byłby taki bardzo negatywny odcinek. Ja nie mam ochoty czegoś takiego nagrywać, także to sobie też odpuścimy. Dzisiaj jest mieszanka rzeczy kompletnie z różnych dziedzin, bo mam książkę o fotografii, mam książkę jakąś taką stolikową, taką nazwę, zaraz wytłumaczę dlaczego. Mam jakiś kryminał, więc mieszanka jest taka dosyć eklektyczna. Jedną rzecz jeszcze Wam zaznaczę na początku. Ja nie lubię ciężkich książek, to znaczy nie lubię tematów, które są jakieś psychologiczne, nie lubię dramatów, nie lubię książek, które opisują czyjeś takie naprawdę ciężkie historie. W większości przypadków to są dobre książki i myślę, że warto byłoby je przeczytać, ale ja nie szukam tego w książkach. Ja w książkach szukam ucieczki od codzienności, ucieczki od jakiejś złości, od bólu, od tych złych rzeczy, które się widzi w wiadomościach. Ja po prostu chciałabym się udać do książki i poczytać sobie o czymś, co pozwoli mi się po prostu przenieść w jakiś inny świat na trochę. I tego właśnie ja szukam w literaturze. I do takich książek właśnie należy Artemis. To jest książka, nie pamiętam autora, napiszę Wam na dole, bo ja w większości z tych książek w tej chwili nie mam przy sobie, tylko ponagrywałam zbliżenia, a pożyczyłam je znajomym. To jest książka tego samego gościa, który napisał Marsjanina i u mnie to było w ten sposób, że ja najpierw obejrzałam film, potem dużo osób moich znajomych mówiło, że musisz przeczytać książkę, jest super, naprawdę jest super, ale jakoś mi się tak nie złożyło. I potem przyszedł do mnie egzemplarz recenzencki tego właśnie Artemis, to jest druga książka tego autora. Zaczęłam to czytać, mówię, jaki cudowny materiał! W takim wielkim skrócie, bez spoilerów, to jest książka o mieście, które znajduje się na Księżycu i tam się dzieją różne wydarzenia. Bardzo lekka, świetnie to się czyta. Jestem zaskoczona, jak dobrze udało się mężczyźnie napisać książkę oczami kobiety. Mi się to naprawdę super czytało i pękła w bodajże 2 dni. Tak jakoś jak przysiadłam, to nie mogłam się oderwać od niej. Bardzo, bardzo mi się podobała do tego stopnia, że jak przeczytałam bodajże 40 stron, to od razu zamówiłam w internecie Marsjanina i teraz online leży w kolejce następne do czytania. Jeżeli nie lubicie science fiction, to ta książka Wam się raczej nie spodoba, to od razu zaznaczę. Dalej mamy Hygge. I to jest książka dla mnie taka stolikowa, taka książka gazeta trochę, której fenomenu nie mogę zrozumieć. Dla mnie to jest trochę książka o tym, jak sprawić, żeby w Twoim domu było przytulnie, a następnie jeść słodkie rzeczy i nie wychodzić. I to brzmi strasznie, ten opis, ja wiem. I podejrzewam, że będzie dużo osób, które się ze mną nie zgodzą i powiedzą, że nie, no to jest wspaniała książka, która właśnie mówi o tym, jak stworzyć takie ciepło w domu, przyjazną atmosferę i tak dalej. Ja mam ciepło w domu i przyjemną atmosferę bez tego książki i ona była dla mnie trochę taka... Gdzie ten szał? Dlaczego to jest też taki bestseller? No nie mogę trochę tego pojąć. Jeszcze czasami mam tak, że rozmawiam ze znajomymi, którzy mówią, no ta książka jest pięknie wydana, bardzo ją lubię, bo jest wizualnie ładna i przyjemna. Ten mój egzemplarz nie jest jakiś specjalnie fantastyczny. Te zdjęcia też nie są cudowne, papier nie jest jakiś niezwykły, no nie wiem, nie zrobiła na mnie wielkiego wrażenia. Tak leżała u mnie, szczerze mówiąc, na półce w toalecie, bo mam tam takie właśnie miejsce na książki i czasami tylko tam się znajduje czas na czytanie. Na pewno jest ktoś z Was, kto to rozumie i kto też tak robi. Także no, przeczytałam tą książkę, ale bez szału. Następna jest książka, która ma dramatycznie koszmarny tytuł dla mnie i gdybym zobaczyła tą książkę na półce w sklepie, to bym jej w ogóle nie dotknęła, ale przysłała mi ją przyjaciółka z informacją, nie przejmuj się tytułem, po prostu zacznij czytać i ona jest naprawdę warta przeczytania. Książka nazywa się Jak przestać się martwić i zacząć żyć. I tak jak spojrzałam na nią, to mówię, no dobra,
No dobra, ufam ci, laska, ufam ci, zobaczymy. Zdaje się, że to jest to, czego ja potrzebowałam w tym momencie, jak zaczęłam ją czytać, bo to jest książka mówiąca o tym, jak się nie przejmować pierdołami. A jak jest tak, że jesteś w takim dołku trochę i dużo takich drobnych rzeczy może cię przybić, to właśnie to jest książka, która pomaga sobie z tym poradzić. Ja przez zdecydowaną większość czasu jestem pozytywnie nastawiona i pracuję ciężko na to, żeby to pozytywne nastawienie zachować. Ale jak tak mi się złożyło, jak właśnie było w ubiegłym roku, że był ból, było przemęczenie, było niedospanie, nie mogłam trenować, więc też nie było skąd tych endorfin brać. Jeszcze do tego trochę przytyłam i moje samopoczucie opadło. I jeszcze do tego wszystkiego była ta fala naprawdę podłych komentarzy, których było tak strasznie dużo, jak nigdy wcześniej do tej pory. I to wszystko mi się tak złożyło, że potem byle pierdoła mnie denerwowała albo doprowadzała do naprawdę takiego smutnego stanu. Jakieś pierdoły się działy, takie, którymi dzisiaj albo tam 8 miesięcy temu w ogóle bym się nie przejęła, a wtedy siadałam i było mi po prostu bardzo smutno z tego powodu. Zaczęłam czytać tą książkę. Ona jest dla mnie trochę jak taki metodyczny poradnik na studia, który ci mówi, jak masz napisać jakąś dobrą pracę. I właśnie tak mi się ją czytało. Przeczytałam tą książkę dwa razy, porobiłam sobie pełno notatek w środku i teraz polecam ją właśnie, jeżeli macie taki moment, że może się gorzej czujecie, albo stresujecie się wszystkim, bo też mam takie osoby w swoim życiu, które stresują się wszystkim, z tym, że nie zdążą na autobus, tym, że się zupa przypali, tym, że buty nie będą pasować do torebki i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę, jeżeli właśnie potrzebujecie jakiegoś takiego kopa, żeby trochę strząsnąć z barków jakieś takie dziwne rzeczy, to tą książkę naprawdę Wam bardzo polecam. Po rekomendacji dziewczyn z Piggypack kupiłam książkę Make Photography Easier. I ta książka odmieniła trochę moje pojęcie o fotografii, bo to jest książka napisana przez kobietę dla kobiet, które chcą mieć ładne foty. Dokładnie dla mnie to jest właśnie taka książka, która pokazuje trochę na temat kompozycji, na temat oświetlenia. Tam nie ma za dużo informacji, właściwie nie, tam w ogóle nie ma informacji dotyczących takich ustawień technicznych jak przesłona, czas naświetlania i tak dalej, które dla mnie do tej pory są jakieś w ogóle... Nie, od tego jest Michał u nas w domu. Ja się zajmuję tym, żeby było ładne i kolorowe. I dużo osób właśnie mi napisało, że moje zdjęcia są coraz ładniejsze, coraz przyjemniejsze. To właśnie dzięki tej książce, moim zdaniem, bo ona mi pomogła trochę tak chwycić tą esencję, co chciałabym zmienić, żeby zdjęcie wychodziło takie, jak bym chciała, a nie takie, jak mi wychodziło. Jeśli ktoś to zrozumie, to będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. To znaczy, że jeszcze nie bredzę tak kompletnie. Ta książka myślę, że będzie przydatna nie tylko osobom, które korzystają z mediów społecznościowych, ale też jak chcecie po prostu dla siebie porobić jakieś fajne zdjęcia, albo chcecie sobie zrobić jakąś fajną ściankę z ramkami u siebie w domu, to myślę, że to Wam bardzo pomoże. Nie pamiętam, czy była droga, wydaje mi się, że nie i też tak, o, się ją czytało. Dalej mamy kolejną książkę Pauliny Świst, która, och, cudowna była dla mnie, cudowna. To jest, ja bym nie powiedziała, że to jest jakaś literatura wysokich lotów, wręcz przeciwnie. Ona jest bardzo podobna do pierwszej książki, którą ta autorka napisała. Tamto wydaje mi się, że tamta się nazywała Prokurator i na bank Wam pokazywałam w jakichś ulubieńcach albo w czymś. I potem wyszła właśnie druga część, Komisarz. Ta treść jest trochę połączona z tamtą poprzednią książką. Ogólnie rys historii, że tak powiem, jest taki sam jak w poprzedniej i forma i język też są takie jak w poprzedniej. Więc jak tamto Wam się podobało, to też Wam się spodoba ta druga część, ten właśnie Komisarz. Ja go przeczytałam, nie wiem, może w 5 godzin. Super była ta książka. Ja lubię właśnie tego typu kryminały, które mają taki trochę wulgarny albo mocno wulgarny język. I tak, dobrze mi się czytało. Mam nadzieję, że napiszę jeszcze jakąś kolejną, bo na pewno będę sięgać, bo to są takie książki na jeden przejazd pociągiem z domu do Warszawy. O! Mam też jeszcze dwie książki, które teraz czytam. Jeszcze ich nie skończyłam, ale już mogę powiedzieć, że warto po nie sięgnąć. Pierwsza z nich to jest Sekretne życie pszczół. Ja tej książki nie kupiłam, dostałam ją od Darii. Pozdrawiam serdecznie. W ogóle nie podjęłam próby czytania, o czym jest ta książka, bo się obawiałam, że się zniechęcę. Po prostu usiadłam i zaczęłam czytać. Książka zupełnie nie w moim stylu, bo taka właśnie trochę ciężka. Nie taka, że nie da się jej czytać, albo że będziesz płakać co 10 minut, ale taka, że już trzeba się trochę więcej zastanowić, albo można się trochę więcej zastanowić. Już ona niesie za sobą takie bardzo aktualne przesłania i problemy, tak bym to powiedziała. Nie chcę za bardzo o niej opowiadać, bo się obawiam, że mój opis Was zniechęci zamiast zachęcić, bo mam problem właśnie z opisywaniem tego typu książek. Mi się bardzo podobała, mimo tego, że tak jak mówię, to nie była taka lekka lekturka na popołudnie, tylko właśnie dotykała troszeczkę cięższych tematów. Bardzo, bardzo dobra. Zostało mi może 30 stron, myślę, że dzisiaj wieczorem ją doczytam.
I ostatnia jest tajemnica domu Helców. Jak ja kocham tą książkę. Tu miałam podobnie jak z tym Artemisem, że najpierw przeczytałam drugą część, a potem dopiero pierwszą. Tajemnica domu Helców to jest pierwsza część z tej serii takiej właśnie polskiej, kryminalnej, pięknym polskim językiem pisanej literatury. Ja czytałam najpierw Rozdartą zasłonę i też Wam na bank rekomendowałam w jakichś ulubieńcach. I teraz właśnie kupiłam tą pierwszą część. Piękna, naprawdę piękna. To jest moja książka, którą czytam na głos, bo lubię czytać na głos dla poprawy dykcji i często czytam książki, które były tłumaczone z angielskiego albo z innego języka na polski i one mają taką inną polszczyznę niż nasza. I te, nie wiem jak to wytłumaczyć, żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Polak po polsku będzie pisał treść inaczej niż ktoś, kto tłumaczy z jednego języka na drugi. Nawet formy zdań są troszeczkę inne i tutaj jeszcze są używane takie piękne, naprawdę, ja jestem niesamowicie podjarana tą książką. Formy, odmiany, struktury są tak cudowne. Przeczytam tą książkę jeszcze ze dwa razy tylko dla samej przyjemności czytania i mówienia na głos tych wszystkich słów. Uwielbiam, absolutnie uwielbiam tą książkę i bardzo, bardzo Wam polecam. Jeśli lubicie kryminały z takim trochę flirtującym żartem, nie wiem czy to jest sensowny jakiś opis, ale ja to właśnie tak odbieram, to bardzo, bardzo Wam polecam. I to byłoby na tyle. Miałam taką ochotę zrobić przerwę od tych kosmetycznych rzeczy i Wam trochę o czymś innym opowiedzieć. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jakie książki Wy ostatnio przeczytaliście i co polecacie. Z tych lżejszych, bo tak jak mówię, ja takich ciężkich tematów to tak średnio. Teraz już żegnam się z Wami, ściskam gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!